Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Zaczynamy nową przygodę, nowy dzień. A my idziemy na plażę. Ale my idziemy jeszcze dalej, na taką spokojniejszą plażę. Tutaj jest za dużo ludzi. Talking to the moon. Cykady na pewno słyszycie. Szkoda tylko, że obraz z kamery nie oddaje tego zapachu olejków piniowych, jaki się tutaj unosi. Jak pięknie chmura naszła na góry. A w oddali widać wyspę Brać. Jest trochę tutaj takich różnych foczek. Niektóre bez biustonoszy się opalają i pływają. Tylko cicho, żeby żona nie usłyszała. Zestaw do nurkowania przygotowany. Za chwilę zakładam kamerę na głowę i będę nurkował. Zrobię sobie taki challenge i będę płynął wzdłuż brzegu. Raz na głębszej wodzie, raz na krótszej wodzie. Zobaczymy, ile uda mi się zdobyć, ile i jakie rzeczy uda mi się wygrzebać z piasku, między kamieni. Powodzenia życzę sobie. Pozdrowionka dla was. To jest jeszcze kolejna plaża, na której nie byliśmy i raczej nie zamierzam być. Leżak na leżaku, ręcznik na ręczniku. Ale ten widok gór. Coś wspaniałego. Kąpiesz się w ciepłym Adriatyku i masz taki widok na piękne góry. Rewelacja. Tutaj jest w ogóle ścisłe centrum baśki wody, port i domy mieszkalne tnące się po zboczu na górę.
tamtą stronę są miejscowości Brela. Dalej się jeszcze jedzie do Omisia. Jakieś 80 km stąd jest Split. Kolejne nadmorskie znane miejscowości. Tam w kadrze widać, płynie taka łódeczka z parasolem. Codziennie mniej więcej o godzinie 15 dobijają do brzegu największych plaż dwóch panów i sprzedają świeże owoce prosto z łódki. Takiego arbuza kupiłem po 2 euro za kilogram, ale ukroiło mu się 6 kilo, no i mi dał za to dychę 6 kilo. A na ryneczku owocowo-warzywnym na brzegu kosztuje 3,50 euro za kilogram, także 2 euro za kilogram się opłacało. Pyszny, słodki arbuz. To są fanty z tej strony z głębszej wody. Tutaj są fanty z nurkowania w wodzie do pasa. Jak widać, więcej jest znalezionych rzeczy na głębszej wodzie. Spinka, taki element, zawleczka od piwa, 60-gramowy ciężarek ołowiany, 50 kopiejek ukraińskich, 1 eurocent, 10 eurocentów, 20 lipa, czyli to są te 20 groszy chorwackich, które wyszły z obiegu. Dwie monety bliżej niezidentyfikowane. To jest najlepsze. Pod wodą patrzę, jakiś delfinek, jakaś waluta dziwna, nie wiem co to jest. Czytam teraz, a tu jest napisane Karłosz myjnia bezdotykowa. I numer telefonu do myjni. Nieźle. Z tej strony te dwie monety leżały w jednym dołku obok siebie. Pół zawleczki od puszki i moneta 2 euro. Takie jest zestawienie tego mojego challenge'u. Na głębszej wodzie jest więcej rzeczy starszych, jak widać, obrośniętych, zardzewiałych. Na brzegu są rzeczy świeże, jeszcze nie zardzewiałe. Biżuterii niestety nie znalazłem, bo tej spinki dziewczęcej do... Nie będę zaliczał do biżuterii. Bez motoru ani rusz. Kto tu będzie chodził? Góra, dół, góra, dół. Chyba tylko turysta. To są dokładnie te góry, które widzę ze swojego balkonu. Chorwacki orlik, boisko szkolne.
kto rozpoznaje ten owoc. Tutaj to rośliny mają super warunki. Już się uodporniły na te upały. A tą ozdobę ogródka, kto rozpoznaje? Ach, pięknie. Rozmaryn sobie rośnie. Nadchodzi wieczór, czas spacerów. Zabieram żonę na randkę do portu, na jakiegoś drinka. Pomnik ku pamięci mieszkańcom Baśki Wody, którzy bronili się w trakcie II wojny światowej, brali udział w wojnie. Tutaj widać Baśkę Wodę. Strasznie wzburzone morze jest w tym miejscu. I tu promenadą nad wodą idzie się, mamy tutaj brele, idzie się prosto do breli z Baśki Wody, około 2 km. Który ładniejszy widok? Oceńcie sami, dajcie znać. Baśka Woda, brela. Miasto idzie spać, więc ja idę spać, żeby zregenerować siły na jutrzejszy dzień pełen przygód. Właśnie wróciłem z żoną z randki, ze wspaniałej randki po ulicach Baśki Wody. Chwilę jeszcze siedzę sobie na tarasie, wsłuchując się w dźwięki przyrody, które słychać jest nocą, i kładę się do łóżka. Dzięki za wspólną przygodę. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Dobranoc.